Cześć, siemanko, z tej strony Fire. Ferguson Kerr. Hej, V. Potrzebuję pomocy. Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Będziesz? Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. Witam u mnie na kanale w grze Cyberpunk 2077. I my teraz będziemy robić... Co? Spotkajmy się. Dobra, śledź zadania od razu. W ostatnim odcinku tam rozkminiliśmy troszeczkę rzeczy. I teraz będziemy rozkminiać dalej, co się dzieje... Nie chciałem. Nie chcę tego. Mapka. To jest dalej kontynuacja, tak jakby... Chyba tego wątku? Czy to będzie dalej coś związanego z tym, co robiliśmy ostatnio? A jeżeli chcecie się dowiedzieć, co robiliśmy ostatnio, to zapraszam do poprzedniego materiału i tam się wszystkiego dowiecie. A my zatem będziemy szybko spotkać się z nim. O kurczę, dobra, to tutaj najbliżej będzie. I pędzimy. Ciemność widzę. Dobra, daleko jeszcze będzie od niego, do niego? O nie! To nie było zbyt bystre. I my teraz się tutaj, kurde, nie dostaniemy do góry. Shit! Potrzebny mi wóz. Drogi, pierogi. Sorry. Samochód, który dostaliśmy od Claire. Sorry. Nie wyszło tak jak chciałem. Ja miałem coś zrobić szybko. Dźwięk. Dobra. ...35 i tutaj głośność dialogów też miałem sobie zmniejszyć, bo stwierdzam, że jest za głośno. Dobra. Usiądźmy, jestem, poczekajmy. Na miejscu. Trzeba czekać. No trzeba, trzeba i pyk! I jesteśmy już poczekane. Jakiś czas później. Cześć, V. Siema, siema. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem, widać po mnie. To co się stało? Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. Co będziemy oglądać? Znowu martwi politycy? Obejrzyj. Porywacze i mordercy. Do incydentu doszło do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu 7 policyjnych kamer. Dlaczego ten gościu nic nie mówi? Ups. Je. Od razu go zastrzelili, ty. Dobra, nie rozumiem, dlaczego nie ma głosu. Stymulantów. Kurde.
7 innych zaginionych nastolatków. Co to za jakaś akcja? Jakiś dealer? Choć Piotruś pan. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. I co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię. Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. Śledztwo no wziąć Gonaga, dupę i leń. Jak na razie gówno zrobił. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. No dobra, to idziemy zobaczyć. Dowiemy się zaraz może czegoś ciekawego. Eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako braindance. Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Jak kurde, przepisowo na pasach. Kurza mnie właśnie to, że na padzie prawdopodobnie mógłbym to lepiej zrobić, bo tak go wyprzedzam i... I tyle, i on muszę teraz na niego czekać. Jesteś umówiony? Nie zupełnie. Wejdziemy tam razem, ale... Ale nie głównymi drzwiami. Aha. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. No dobra. Znajdź wejście do laboratorium. Dobrze, że gra mi pokazuje. Pyk. Idziesz czy nie? Dobra. W środku nikogo nie będzie. Mają tu audyt i lab stoi pusty. Nawet nie musimy być cicho. Dobra. Jak chcemy znaleźć ten braindance? Szukamy pokoju, w którym medytują sny dzieciaków dotkniętych autyzmem. Aha, pamiętaj. Prawdziwe nazwisko Piotrusia pana to Anthony Harris. Anthony Harris. Roger. W tym pomieszczeniu na pewno nie trzymają braindance'ów. Dobra. To w którym? Tutaj możemy wejść, tu nie wejdziemy. No w kiblu to raczej nie będą nic trzymać. Tu jest też kibel, więc wracamy się z powrotem. Zamknięte. Nie wejdę. Tu mi wygląda. Jakby można było... Co to jest? Coś było? Dobra, tu więcej nic nie ma. Tu jeszcze jest ten laptop. Odwróć uwagę przeciwników, to raczej nie. Może tu? A to jest to samo pomieszczenie? Dobra. Nieważne. Też nie... Tup. Dobra, tu jest główne wejście. Drzazgę, owszem. On już tutaj był. O, tu coś jest więcej. Dobra, też nie. Tylko puste opakowanie po braindance'ie. O! Coś mamy. Też nie? Where is the szafka? To musi być tutaj. Na 100%. To będzie ta szafka.
Ej, River! To chyba tutaj! Mówiłem. Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swojej sprawie. Ja Ven. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Jedynie zawiesili. Co ona ma? A ty to kto? Wzywam policję! Prawdziwą! Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę, wysłuchaj, bo wysłuchaj. Nie dość ci kłopotów? Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Ej, a dlaczego mnie nie widać? Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Ich widać, a mnie nie widać. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Ja. Yeah. Idźcie. Wynoście się, no już. Musimy dostać nagrania braindance'ów Piotrusia Pana. Mówię ostatni raz. Wyjdźcie. Ja Ven, do cholery. Za kogo ty się masz? Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? A? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. A? Nie chcę was tu nigdy widzieć. Pół twarzy. Szczególnie ciebie. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Ledwie znam Rivera. Tylko współpracujemy. U, jakie ma... Nie wiesz, w żadną jego obietnicę. Dzięki za troskę, ale tracimy czas. Jakie ma te kroksy w ogóle? Gdzie jest braindance Harrisa? Mów! On nie śni. Czekaj, jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne, dobrze, co mamy, to kakofonia wrażeń. A jednak... Chcę... Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę. To poznajmy. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Dzięki. Chodźmy, Vi. Wiem, od czego zaczniemy. Okej. Jeżeli wiesz, to dawaj. Uczy tam postaci się, co wolno. On powinno tak działać, że jeżeli ja idę szybko, to on powinien iść moim tempem. A on tak, dobra, idziemy do samochodu. Ja pewnie będę na niego czekał. Aha, dobra, ona mówiła o frontowym wejściu, nieważne. Masz powodzenie, Uglin. Koleś myśli, że będziesz na jego zawołanie. Ej, River jest w porządku. Jak na gliniarza? Nie każdy glina to kutas, tak jak nie każdy rockerboy jest narcystycznym dupkiem. No nie wiem, Vi. Znasz jakiegoś rockerboya, który nie jest dupkiem? W sumie. Dobra. Cyk, przeskoczyliśmy. Dobra, lecimy do samochodu i zobaczymy, co się dalej wydarzy. No dobra. To ja poproszę przerwa na reklamy. No dawaj, gościu. Tak, patrzę głęboko wam oczy i stwierdzam, że mógłby ruszyć tą dupsko. No i... Super. Jedziemy. Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Aha. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. No dobra. A
co z ojcem Randy'ego? Minęło już parę lat, odkąd dostał czapę. Wojna gangów. No, czyli wzorowy rodzic. A ja. Została sama z trójką dzieciaków, ale to twarda sztuka. A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. No, na razie jeden, dobra. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak, wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. No to jak znajdziemy Randy'ego, jesteśmy umówieni na piwo. Why not? Chętnie. Co to? To było multipo. Cyberpunkowe multipo. Dobra, pomińmy podróż, która znam, jest oczywiście zbędna, nie traćmy czasu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Dawne dzieje. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Co tutaj odnajdziemy, to też mnie zastanawia. Na razie to tak wszystko potrwa. Czyli co, gościu porywa dzieci? Nie wiem, faszeruje je dragami czy coś? Nie czaję. O, jest i żony. Zajebista okolica. Coś jeszcze, żony? Dobra, tyle. Dobra. O, tu już widzę sobie. Jeżemy. Gdzieś mi też mignęła przez chwilę. O, też drzazgę widziałem właśnie. River. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy'im, bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj V. Cześć. No więc V, chodzi o Randy'ego? Nic nie mówię. Joss, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Randy został porwany. Porwany? Ale żyje, tak? Tego też nie wiemy. River, mów do mnie! Policja złapała porywacza. Dostał kulkę i leży w śpiączce pod nadzorem. A gdzie jest Randy? Gdzie jest Randy? Szukamy go, Joss. Tutaj. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczcie. Tak jest. Joss. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Nie będziemy. Tak delikatnie do tego podejdziemy. Chodź, Lee. Gdzie? Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. Ale to jest mega ślamazarny odcinek. Gdzie... Aż jakiegoś takiego nie ma wewnętrznego feelingu. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. Tak jest. To przełącz mi się, proszę, ja już pójdę tam skanować. To gdzie jest tam? Cześć. Cześć, Monique. Cześć, Dorian. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. Już jesteśmy przyjacielem? Ekstra. Ekstra. Zostaniesz do jutra? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. No, bo tam jest dom. Tam. To jest przyczepa? Nie wygląda na przyczepę, ale no dobra. Nieważne. Już mam tu szukać? To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Cześć ze śmieci, a ty się porozglądaj. Nie mogę z tym nic zrobić? Nie. Dobra. Coś tu jest? Zamknięte. Wiesz, gdzie jest klucz? Nie. Nie możemy tego otworzyć jakoś zdalnie? Dobra. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz? Tu nic nie ma. Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. Łazienka. Tam jakieś medykamenty. Zrobił się klucz. O,
Dobra. Mam tu jakiś oldschoolowy kluczyk. I ten oldschoolowy kluczyk będzie pasował tutaj. Nie tego szukamy. Jakaś gra. Ma kod nadania. Dobra, otworzyliśmy zamknięto. Poszukaj wskazówek jeszcze. Widać jeszcze stare sznyty, jak mierzyliśmy wzrost dzieciaków. Ja no tego nie mogę już. Tu coś jeszcze jest. I generalnie to my tutaj nie mamy za wiele opcji do poszukania. O, coś tam jest pod... A jednak. Wygląda na drogi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Ruszaj się, River, czy jak ty tam, Józek, masz na imię? Tu więcej już... O, co tam masz? Pokaż. Otwieraj. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym, co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? Znać hasło do komputera. O, najgorzej. Tu coś było. Nie, gdzie ja to widziałem? No dawaj, dawaj. Chyba, że... O nie, tu... Nie znam się. Nie znam się na tym, River. Cholera, trzeba będzie odgadnąć hasło. Co mógł tutaj wpisać? Lubię pączki. Znajdź hasło do komputera, no super. O? Aha, czaję, czyli... O, jakiś mrok. Liberum arbitrium. Popracowałbym nad brzmieniem, ale słychać, że chłopaki wkładają w to serce. A, bo ja mam... Dobra, może to będzie hasło. Wpisz tytuł tego kawałka. Liberum arbitrium. I bang, tak? Mamy to. Pomóż mi to przejrzeć, co? Dobra. Przesuń mi się tutaj, synku. Użyj. Sprawdźmy najpierw pliki. Okej. Okay. Co mamy w drugim? Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. No, trochę. Drugi wykrocz od dołem po lewej stronie twarzy. Dobra, Black Metal Wear. Krowel wiele wyrazistych postaci, jednakże znanego pod pseudonimem, pod względem nie da się przywrócić. Okej, okay, nieważne. Miałem się odezwać, przepraszam, pół dnia spędziłem swoim... W takim wozie złapali Harrisa. Aj, dzięki. Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. O? Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Nie przeskakuję przez ten, dobra, na Antonia jakiś... Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Aha, czyli musiałbym czytać tak naprawdę każdą wiadomość. Ja mam nadzieję, że się nie obrazi, ale skorzystam z planu admina. Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu grę w prezencie. Czyli co, gra... To ta sama, którą znalazłeś w szufladzie. Z kodu nadania wynika, że Kutas wysłał ją na Badlandach. Problemy, faktycznie z tymi dragami. Ej, to tutaj kurde jakaś grubsza akcja się. Miasto w tym wieży wyglądało pięknie, bla i w ogóle. My tego generalnie nie musimy jakoś bardzo mocno czytać, bo szukaj komputer, to się samo wyświetli. River, czy ty kurwa widzisz to co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Czy to będzie już wszystko? Rozumiem. Ja też nie miałem normalnej rodziny, ale moja mama zmarła, a ojciec... To ten gościu go tak wziął go na ten... Sekta. Natalie musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? Gdzie jest link? Gdzie? Weź sobie obczaj stronkę. Drugs are bad. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Uleżnie da się pokonać. Ta walka z uzależnieniem to bitwa o twoje życie. Nie razem damy radę zwyciężyć. Okej. Okay. Kliknij obrazek. Ten? Ukryta strona Antonego Harrisa. Kurwa. Aż ciarki przechodzą. To schronisko. To jego miejsce, które już szukałeś. Miejsce, w którym tony... Wyhoduje ci najlepszą wersję siebie.
Okej, dołącz do nas. Aha, tu byliśmy. Witaj, to jest to samo, pliki. Tu był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Ta nazwa... Czy ten filmik w folderze Randy'ego nie nazywał się jakoś podobnie? Pliki... No to, faktycznie. Ej, patrz. Nazwa tej kreskówki zgadza się z brakującym plikiem ze strony Harrisa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javenwi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Ta bajka? Oby. Hej, może jak użyjesz jakiejś netrunnerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Zdobądź IP Harrisa. Opcjonalnie. Opcjonalnie w wiadomościach to może być gdzieś. Może gdzieś tutaj będzie ten. Chyba, że to gdzieś w sieci będzie tutaj. Kontaktuj się. Pliki, dołącz do nas. No nie wiem, nie widzę tutaj opcjonalnie niczego takiego, co by mogło nam... Czekaj, użyj. Pozostań czysty. Nasza misja. O nas. Nie no, tylko ten obrazek można kliknąć. Zdobądź IP. Nie widzę tutaj nigdzie, żebyśmy mogli pliki człowieka. No nie, nie. Może tutaj może gdzieś? No nie, no nie ma, nie ma. Także lipa. A tu gdzieś może będzie wyświetlone? Też nie. Dobra, nie wiem. Nie dam rady. Jakiej magii? Trudno, poradzimy sobie bez tego. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Wyślij ją do Javen. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. No, może. Wysyłam od razu. Okej, okay, napisała, że odezwie się rano. Super, będziemy czekać. Jestem draniem. Chodźmy coś zjeść. A, możemy. I znowu będziemy teraz szli, a poczekam chwileczkę. To 99, nie. Słuchaj, nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Dobra, no to będziemy czekać za tym. Nic nie będziemy się odzywać w takim bądź razie. W takim razie. Bądź w takim razie. Ja sobie tu cyk. Hu. Widzę budki. Dorian, proszę. Ale to naprawdę... Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Raz. Wujek, zostało dla ciebie. No, dzięki. Dzięki, Monik. Co oni tam jedli dobrego? A sobie z chęcią usiądę. Dostanę coś do jedzenia też? Ona ma tam parówki. Powiedzcie, że coś macie. Jutro dowiemy się więcej. Przesłałem materiał do laboratorium. Jest duża szansa, że rano się dowiemy, gdzie jest Randy. Albo to, co z niego zostało. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. A ja? Mi też możesz podsunąć. Dzięki, może później. No dobra. Ojke, przy jedzeniu, co ty tutaj robisz? Jeszcze w domu, przy dzieciach? River, powiedz mi, ale tak szczerze, znajdziesz go? River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Joss, czy Vi może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. A myślę,
Tak, tak. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Pewnie, zostanę. Pewnie. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Aha. Ale dym jest czasem fajnie zrobiony w tej grze. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu coś ci opowiem. Raz wziął ze sobą Dorian. Dawno temu. Wiesz, jak ojciec i syn. Mhm. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? River go znalazł w jakiejś knajpie i zabrał Doriana do domu. Szkoda słów. Jak zginął? Aldecaldos powiedzieli mi tylko, że honorową śmiercią. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Oni wyglądają, jakby dopiero to coś tutaj wprowadzili. Identyfikowałam jego ciało. Miał dziurę zamiast twarzy. Nie wiem, gdzie w tym honor. Zostawmy ten temat. Dokładnie. Trzymaj się, Joss. Kulturalnie odpowiedzieliśmy, odchodząc od stołu. Idziemy spać. I w tym miejscu się zatrzymamy, bo nie będziemy zaczynać znowu nowego wątku. Ej, obudź się. Nie będziemy jutro wstawać. Przecież nie śpię. Dzwoniła Jałen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Ale do tego podepniemy się już w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na ponowne już dnia kolejnego. Cześć.